Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, dzień wolny, luźny, nie ma zajęć, nie ma obowiązków. No i ciężko jest usiedzieć spokojnie na tyłku człowiekowi, który jest na co dzień aktywny, pracuje, całe godziny dzienne ma zagospodarowane i gdy przychodzi taki dzień jak dzisiaj, no to nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Rano popadało, padało tutaj ogólnie gdzieś tak do południa. Chciałam iść troszeczkę do lasu, może gdzieś trochę w teren, nagrać jakiś odcinek, coś Wam pokazać takiego odmiennego od mojego ogródka, czy chociażby nawet od tej Odry, bo jest co pokazać poza tymi tematami. No ale jest mokro, jest parno. Tutaj co chwileczkę te chmury krążą. No i powiem, że zwykły strach się we mnie odezwał, że co ja z cukru jestem, rozpuszczę się, no ale chyba tak. I mówię, nie, nigdzie nie idę, bo jak lunie, to zostanie mi tylko się pod drzewem schować. No i tak zeszłam tutaj, generalnie większość czasu teraz siedzę sobie tutaj, słucham brzęku pszczół, jeden mikrofon właśnie podpięłam pod leszczynkę, żeby ten brzęk pszczół było słychać tutaj odgłosy przyrody, drugi mam ja. I w związku z tym, że nigdzie się nie ruszyłam, chciałam Wam opowiedzieć taką historię, która wydarzyła się naprawdę, która dotyczy mojej rodziny, mojego dziadka. Kiedyś już opowiadałam tak, ale to było głównie po łebkach. I są zapytania. Okazuje się, że wielu z Was ma bardzo podobne losy swojej rodziny do losów mojej rodziny, a nawet udało się odnaleźć osoba, która gdzieś uczestniczyła w tym samym, co mój dziadek, bo tutaj właśnie o dziadku chcę opowiedzieć, o tym, co jego spotkało, jak się potoczyły jego losy, bo są też zapytania, jak on sobie radził w czasie wojny, jak to później było po wojnie. Dziadek Tomek był tatą mojego taty, no bo tutaj o nim dzisiaj będzie mowa. Urodził się w Bukowsku w 1915 roku i jak przyszedł czas jego poboru, wstąpienia do wojska, to z racji tego, że znał się na koniach, lubiał konie, jeździł konno, umiał się tymi końmi zajmować, został przydzielony do kawalerii. No i później, jak już było wiadomo, że wojna wybuchnie, no bo przesłanki ku temu były dużo wcześniej, wszystkie donosy świadczyły o tym, że po stronie niemieckiej grupują się oddziały wojskowe, jest gromadzony sprzęt wojskowy, no i w ogóle polityka na to wskazywała, że do tej wojny dojdzie. To dziadek został powołany do pułku kawalerii, został wciągnięty do 14 pułku ułanów jazłowieckich, który to stacjonował we Lwowie. No i jak wojna wybuchła, to jego oddział też ruszył na front. Służyli bodajże pod dowództwem Starnackiego. Tutaj teraz nie pamiętam dokładnie nazwiska i w sumie dużo od dziadka żeśmy się nie dowiedzieli. On mało opowiadał o swoich losach w czasie wojny i zaraz bezpośrednio po tym, jak wracał po wojnie do domu. Nie chciał o tym mówić i też pamiętam, jak nieraz go próbowałam pytać, to płakał, złościł się, uciekał. No i taki był ogólnie zakaz pytania dziadka o to, co się wydarzyło, jak on to wszystko przechodził, ale babcia, ona ustalała te fakty, szukała ludzi, spotykała się ze świadkami, z kolegami, którzy gdzieś tam z nim przebywali w tym oddziale, później u Niemców, w niewoli i
dokopała się całej tej jego takiej przeszłości wojennej. No i tutaj z tego, co babcia ustaliła, to ten oddział dziadka został zaraz na początku wojny, prawdopodobnie pod koniec września czy początkiem października, rozbity i dowódca zwolnił ich z przysięgi. Kazał ratować każdemu indywidualnie swoją skórę i podjąć decyzję, co dalej z losami. No, część później wstąpiła do kolejnych oddziałów, brała udział w walkach, część trafiła do obozów, a część ukrywała się całą wojnę, bo Niemcy takie osoby, które były żołnierzami, a zostały te oddziały, pułki porozbijane, wyłapywali, szukali i wyłapywali ich do obozów. No i tak samo było z dziadkiem. On, jak ten oddział został już rozbity, wracał do kraju, żeby później podjąć dalsze jakieś tam kroki do wstąpienia do kolejnego oddziału, czy no, podjęcia dalszych decyzji. W oddziale, w pułku ułanów, jak jeszcze stacjonowali we Lwowie, zaprzyjaźnił się z mężczyzną pochodzenia ukraińskiego. Ten człowiek był Ukraińcem. No i jak już wracali do domu, to wracali we dwóch. I któregoś dnia ich powrotu wracali przez teren ukraiński. Zatrzymał ich patrol do takiej rutynowej kontroli. No i wtedy już na samym początku dziadek by na pewno niechybnie zginął, zostałby zamordowany, no ale udawał niemowę, a ten przyjaciel, no tak się umówili z tym przyjacielem, że dziadek będzie przez teren Ukrainy udawał niemowę, a w razie jakiejś kontroli, zatrzymania, ten ukraiński przyjaciel będzie za niego wszystko mówił. I tak było właśnie w tym przypadku, jak zostali zatrzymani, patrol ukraiński nakazał im odmawiać pacierz ukraiński po ukraińsku. No i tutaj dziadek, z racji tego, że podobno był niemową, nie odpowiadał na to, ale ten przyjaciel tak. No i jak ten pacierz odmówił, odpowiedział na wszystkie pytania, zostali wypuszczeni. I tak dziadek uratował swoją skórę i wrócił do swojej wsi. Dziadek też przez jakiś czas ukrywał się. No i jak doszło do tego, że został przez tych Niemców pojmany, dokładnie nie wiemy. Z tego, co babcia ustaliła, co się dowiedziała od ludzi, to prawdopodobnie on sam dobrowolnie się zgłosił, bo Niemcy złapali kogoś z jego rodziny i ta osoba zginęłaby. Wtedy dziadek wyszedł z ukrycia i zgłosił się. Tamta osoba została wypuszczona, a dziadka pojmano. Trafił on do obozu, do selekcji, a z racji tego, że był zdrowy, silny, niezwykle silny, bo siłę miał nadludzką, był też młodym człowiekiem, trafił do obozu przejściowego, skąd później trafił do Bauera na roboty w gospodarstwie. Jak był tam traktowany? Tragicznie. Warunki miał nieludzkie. Chodził głodny, chodził zmarznięty, spał pomiędzy zwierzętami i jadł to, co udało mu się znaleźć, złapać, upolować, można tak to dzisiejszym naszym językiem powiedzieć. No i traktowany był już nawet nie jak człowiek trzeciej kategorii, bo traktowany był gorzej jak zwierzę. No i był taki, takie było zdarzenie, że któregoś momentu z głodu był tak głodny, a ci Niemcy ubili świniaka i wędzili mięso w takiej prowizorycznej wędzarni. No wtedy wędzarnie, wiecie, jakie były, jakieś przeważnie z beczek żelaznych, takich tylko prowizorycznie postawionych, tak samo i wtedy było. No i dziadek niepostrzeżenie wyciągnął gorący boczek, włożył sobie tutaj za koszulę i z tym boczkiem uciekał. No Niemcy oczywiście, ci gospodarze złapali dziadka na kradzieży i za to, że ukradł ten boczek, słuchajcie, tak go skatowali do nieprzytomności. On później leżał ponad miesiąc w szpitalu,
dwa tygodnie był nieprzytomny. No i stan jego był praktycznie krytyczny. On najprawdopodobniej tam by umarł, tylko że w tym czasie tak się zbiegło, że syn tych gospodarzy służył w wojsku niemieckim i przyjechał na taki urlop, na przepustkę. No i oczywiście no, nie uszło to jego uszu, co się wydarzyło, co się stało. I stanął w obronie dziadka. Był zbulwersowany z tego, co później zeznali świadkowie, co babcia się dowiedziała. Bardzo nim to wstrząsnęło i z tymi rodzicami ostro się pokłócił. Była niesamowita wymiana zdań. I padło takie zdanie, że jak wy traktujecie go? Przecież to jest żołnierz, to jest człowiek. On tutaj u was pracuje, ja też jestem żołnierzem, jestem na froncie, przyjechałem na kilka dni i wracam z powrotem na pole walki. Mogę już tutaj nie wrócić, możemy się nie spotkać. I zadał rodzicom takie pytanie, jeżeli ja trafiłbym do niewoli, chcielibyście, żebym był tak traktowany, katowany, chodził głodny, brudny i poniewierany. I ci rodzice wtedy, ci niemieccy baorzy, czy do nich coś dotarło, czy coś przemyśleli, no tego tutaj wam nie powiem. Ciężko jest się wypowiadać, ale zaopiekowali się tym dziadkiem. Taki duży nacisk położyli, żeby w tym szpitalu on doszedł do siebie. No i po powrocie z tego szpitala warunki miał już względne. Chodził ubrany, chodził najedzony, spał w cieple, bo dostał taką izbę przyszykowaną dla niego. Nawet wiecie co, był wołany już na posiłki, żeby zjeść z tą rodziną. I później do końca wojny, tak jak żeśmy się dowiedzieli, miał już względnie. I tam, podczas wojny, też na robotach w sąsiedniej wiosce były dwie kobiety, które również były tam przydzielone. Na imię miały Kasia i Zosia, pochodziły z okolicy Bydgoszczy. No i tak się nawiązała taka relacja między dziadkiem a tymi dwoma kobietami. Jak oni się spotykali, jak do tego dochodziło, tego tutaj dokładnie żeśmy nie ustalili, dopiero później to wszystko wyszło. Ale te relacje stworzyły się tak silne, taka przyjaźń, że całą wojnę oni ze sobą utrzymywali ten kontakt, byli w stałych relacjach. No i jak już doszło do zakończenia wojny, jakoś wracali do kraju. Zrobiło się zamieszanie, taka zawierucha, ci tu, bo to było oswobodzenie. Wojska powkraczały, tych ludzi tu rzucili na samochody, tych tutaj, że nie zdążyli jakoś złapać tego kontaktu, żeby później po wojnie ten kontakt dalej podtrzymywać. No i jak dziadek wrócił już do tej swojej miejscowości, z której pochodził, poznał babcię, już tutaj przyjechali na zachód, no gdzieś opowiedział babci, bo on myślał cały czas o tej Kasi i Zosi i drążył ten temat. I babcia postanowiła, że pomoże dziadkowi odnaleźć te kobiety. Szukała świadków, dopytywała, pisała listy do Czerwonego Krzyża. Już później ja pamiętam, jak te listy pisała, wysyłała co roku jeden list. Przez 40 lat po wojnie wysyłała list do Czerwonego Krzyża i zawsze przychodziła taka odpowiedź. Ostatnią odpowiedź już ja pamiętam. Los Katarzyny tej i tej, Zofii tej i tej, nieznany, zaginione, tożsamość nieustalona. Taka przychodziła odpowiedź z Czerwonego Krzyża. Ale nie poddawali się. No i tak w sumie, chyba już później, powiem wam, przestali myśleć nawet o tym. Tak chyba bardziej dla zasady babcia wysyłała te listy do Czerwonego Krzyża, które przychodziły już no, z taką
wiadomą z góry odpowiedzią. I ja pamiętam, nie pamiętam, który to był rok, ale taki był dzień. Siedzimy w domu, dziadkowie wtedy pojechali do sanatorium, do Iwonicza Zdroju. Wjeżdża samochód na podwórko i wysiadają dwie starsze kobiety, staruszki już, i wysiada dwóch mężczyzn. Pytają się, czy tutaj mieszkają Grzybowie. No tak. Czy tutaj mieszka Tomasz i Kazimiera? No tak, mieszkają tutaj tacy ludzie. Albo my jesteśmy ci i ci. Przedstawili się, przedstawili te kobiety. Tata mój, powiem wam, że pamiętam do dzisiaj tą minę, bo też uczestniczył w pisaniu tych listów, w poszukiwaniu tych osób. Od razu telefon do siostry, bo ciocia również bardzo była zaangażowana w poszukiwanie tych kobiet. Ciocia szybciutko przyjechała, bo mieszkała wtedy w Kostrzynie. Płacz, łzy niesamowite. Tutaj ja też, ciężko mi jest opanować emocje, bo ja już pamiętam to, miałam wtedy kilkanaście lat, ale byłam tego świadkiem, tych właśnie scen. I to była niespodzianka niesamowita. I teraz tak, dziadkowie tam są w sanatorium. Ci tutaj przyjechali powiedzieć dziadkom, słuchajcie, odnalazły się te osoby. Bali się rodzice, tatuś z ciocią, bali się, że dziadek może tego psychicznie nie wytrzymać, że jego serce może odmówić posłuszeństwa, tak samo babcia. No to jednak są setki kilometrów powrotu. Dzisiaj wsiadamy w Intercity i kilka godzin jesteśmy na miejscu. Wtedy pociągi jechały znacznie dłużej, było dużo postoi, dużo przesiadek. No i tak telefony też nie działały, nie było tych komórek. Rozmowę zamawiało się na poczcie. Wiecie, jakie to były czasy? No to nie było tak hop-siup. Dzisiaj jeden SMS i już jesteśmy skontaktowani z całym światem. Tak to nie działało. No i mama, pamiętam, poszła na pocztę, zamówiła wtedy rozmowę i dzwoni z takim, bo to już, no, mieli niby wracać, oni jeszcze nie wracają. Kiedy wracacie? A dziadki się pytają, no a co, już trzeba wracać? No nie, mówi tylko tak, no bo może tutaj Ludka się pyta, to tamto. No, kręcili oczywiście. A babcia mówi, nie, my jeszcze pojedziemy do rodziny, bo to jest niedaleko, to zajedziemy. No, masz ci los. No, jak tutaj powiedzieć, wracajcie szybko do domu. No, ale tak już później tata dzień, dwa, trzy dzwoni. Zamówili kolejną rozmowę już tam oczywiście z tym Bukowskim. No i mówi, mamo, wracajcie, bo tutaj musimy ustalić pewne sprawy rodzinne. No, babcia drążyła. Tata oczywiście nie powiedział, wrócili. I było tak umówione, że samochód był za stodołę wyprowadzony, żeby nie widzieli. Kasia, pani Kasia z Zosią miały siedzieć w pokoju. Dziadkowie, jak wyjdą, rozbiorą się, dopiero się usadowią w tym domu na dobre, wtedy one wyjdą. Było to wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby, wiecie, no, myśmy nie wiedzieli, jaka będzie reakcja dziadka przede wszystkim i tych kobiet, jak to wszystko, bo to już jednak były osoby starsze, myśmy się o to bali, no oczywiście lekarze żeśmy powiadomili, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Myślicie, że nasze plany wypaliły? Tyle. Jak tylko wjechał tatuś, bo pojechał po nich do Kostrzyna na stację, jak tylko wjechał samochodem, jak dziadek z babcią wysiedli z samochodu, pani Kasia z panią Zosią, jak oparzone wyleciały z domu, to był jeden krzyk. Musiałam tutaj przerwać, bo no to są emocje. Byłam świadkiem tych wydarzeń. Ja to wszystko widziałam i tak jak dzisiaj sobie to przypomnę, to ja te sceny widzę, jak one wypadły z tego domu z takim płaczem, z takim krzykiem i te słowa, Tomciu, Tomciu, żyjesz. Dziadek stanął jak wmurowany. On w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Babcia też wychodziła z taką torbą,
puściła tą torbę na ziemię, pyta się, kto to jest, co się dzieje. I wtedy jedna z tych kobiet mówi, to ja, Kasia, a to jest Zosia. Pamiętasz? Mina dziadka, niezapomniana. On zasłabł, oparł się o samochód i nie wierzył. Nie wierzył i tylko się dopytywał, to wy? Babcia też ledwo się trzymała na nogach. Te kobiety tak samo, no... To było coś niesamowitego, powiem wam, to spotkanie po 40 latach. Oczywiście noce, całe dnie przegadane. No i właśnie tutaj od nich bardzo dużo żeśmy się dowiedzieli, od tej pani Kasi, pani Zosi, jak to dziadek właśnie ten boczek ukradł, jak on był skatowany z kolei. One dowiedziały się o tym, że ten żołnierz stanął w obronie dziadka, od człowieka, który był takim poganiaczem krów i służył u tamtych Baorów, a przyjeżdżał po zboże czy posiano, już teraz nie pamiętam, do tego Baora na sąsiednią wieś, u którego służyła Kasia i Zosia. Tak właśnie żeśmy dotarli i później powiem wam, jak dziadek ściągał koszulę, to miał tutaj bliznę, miał odparzoną skórę, bo no, jak przyłożył ten gorący boczek, no to był ogień, to było wszystko przecież tak jakby się gotowało, jakby z wrzątku było wyciągnięte i jak on to tutaj przyłożył, to ten boczek mu tą skórę odpalił na piersiach i później tą bliznę nosił do końca życia. I po tym spotkaniu utrzymywali relacje do końca. Później rodzice tej pani Kasi, Zosi, nawiązali relacje z moimi rodzicami, a z kolei ja nawiązałam relacje ze Sławkiem. Sławek, tutaj teraz ciebie pozdrawiam, bo wiem, że Sławek ogląda, wiem, że oglądają również osoby z tej rodziny, także bardzo serdecznie was tutaj pozdrawiam, bo łączy nas jedna historia, historia naszych dziadków. No i kolejne cięcie musiało być. No jest to takie wzruszające wspomnienie. Może tak troszeczkę chaotycznie tutaj opowiadam, ale mimo wszystko, że ja tak bezpośrednio nie uczestniczyłam w tym wszystkim, nie przeżyłam wojny, nie widziałam tych losów, to jednak z relacji babci, gdzieś tam takich fragmentarycznych zdań dziadka, innych osób, które tą wojnę przeszły, wiem, jak to się odbywało. I dziadek później po wojnie, tak jak i większość osób, niestety byli osobami zjechanymi psychicznie do szpiku kości. Oni nie umieli się odnaleźć w tej rzeczywistości. Większość osób popełniła samobójstwa, zwariowała, była już do końca życia kalekami psychicznymi. No i tutaj taka jest prawda, tego nie ma co ukrywać, bo mój dziadek też niestety był ofiarą, kaleką wojny. Psychikę miał bardzo zniszczoną. Był człowiekiem ogólnie dobrym, bardzo pracowitym, niezwykle silnym, bo to już też opowiadałam. On po wojnie, jak tutaj przyszedł, ze stacji kolejowej 2 kilometry przyniósł kowadło do domu na swoich plecach. Kowadło, które waży nawet nie wiem ile kilogramów, ale kiedyś z kuzynem próbowaliśmy je tak podnieść, żeby chociaż oderwać. My nie mieliśmy siły go oderwać od ziemi, a co dopiero przynieść go na plecach. I on to kowadło przyniósł, więc był niezwykle silny, bardzo był pracowity. Ale niestety, jak sobie cokolwiek przypomniał, jak usłyszał samolot, a nie daj Boże, jak usłyszał słowo Niemiec, wojna, on dostawał białej gorączki. On wpadał w taką furię, wpadał w złość. Wtedy pamiętam, że krzyczał, robił awantury, pojawiał się alkohol. On topił swoje wspomnienia w alkoholu. Alkoholikiem nie był, bo nie pił. Ja nie mogę tutaj powiedzieć, że on pił, ale
raz na jakiś czas, jak mu się przypomniało, to zapijał się do upadłego. I wtedy uciekał, tata go szukał z babcią po lasach, gdzie on jest, były poszukiwania, czy coś sobie nie zrobił. I tak było praktycznie do końca życia. Już ja pamiętam, jak miałam tych kilkanaście, już kilkadziesiąt lat, to uciekał. On po prostu, były takie momenty, że wsiadał na rower i jechał, bo jemu się przypomniało, że gdzieś coś, miał różnego rodzaju zwidy. Niestety tak z tymi ludźmi było. Na sąsiedniej wsi był człowiek, który służył pod dowództwem Andersa. Też był człowiekiem, z tego co babcia opowiadała, bardzo się przyjaźnili, tu się poznali już na zachodzie. Nawiązała się między nimi też bardzo duża nić przyjaźni i też był człowiekiem niezwykle dobrym, ale zjechanym psychicznie do szpiku kości, tak samo jak nasz dziadek. Dużo takich ludzi było, których ja już pamiętam, i odebrali sobie życie po kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny. Nie umarli naturalnie śmiercią naturalną czy z choroby, ale po prostu to życie sobie odebrali, bo nie wytrzymali tego wszystkiego. Był człowiek, który walczył pod Monte Cassino i też takie fragmentaryczne zdania opowiadał babci, mojej babcia później mi to opowiadała, to powiem wam, że tego się nie da opowiedzieć i przykre jest, wiecie co, to, że dzisiaj tak się tą historię wypacza, tak się to wszystko tuszuje, przechodzimy obok tego obojętnie. Owszem, trzeba szanować wszystkich ludzi, bo nie każdy człowiek był zły, nie każdy Niemiec był prawdziwym takim bestialskim Niemcem, bo byli też Niemcy dobrzy, którzy ratowali ludzkie życia, którzy dawali schronienie, którzy szanowali człowieka, bo był człowiekiem. Byli tacy ludzie, nie wszyscy byli oprawcami, ale trzeba pamiętać. Nie można tego zasypywać jak gruszki w popiele, bo też ktoś kiedyś powiedział piękne zdanie, jeżeli my zapomnimy o swojej przyszłości, to jesteśmy nikim. Będziemy jak te gęsi, które nie mają swojego własnego języka. I tutaj życzę wszystkim, abyście nie byli jak te gęsi, żebyście nie zasypywali gruszek w popiele, a pamiętali, wspominali takie historie, chociaż może przy opowiadaniu są one chaotyczne, bo jednak są bardzo bolesne, to mimo to wspominajcie, bo to jest nasza przeszłość, to jest historia mojej, waszej, twojej rodziny, którą należy pamiętać. I też pamiętajcie, że dana osoba żyje póty, póki my o niej pamiętamy i póki o niej mówimy. Takich historii jak ta moja są tysiące, setki tysięcy. Kwestia tylko, aby o nich pamiętać, aby nie zaprzepaścić tego. Dużo jest tych historii spisanych, ale niestety dużo umknęło dzisiaj. Zapomina się o tym, przechodzi się obok tego obojętnie, a tak być nie powinno. Taka historia dzisiaj, może niezbyt składna, trochę chaotyczna, ale mimo wszystko to cały czas jest we mnie, bo widzę mojego dziadka, który ciężko pracował, był jako dziadek bardzo dobry dla nas wnucząt. Nieba by nam przychylił, w ogień by za nami poszedł. I też widzę człowieka miotającego się w tym świecie, który nie potrafił sobie z pewnymi rzeczami do końca życia poradzić. Widzę człowieka, który momentami uciekał w alkohol, żeby zapomnieć. Widzę człowieka, który złagodnego,
stawał się, można powiedzieć, demonem. I widzę człowieka, który płakał. Po prostu płakał, nie radząc sobie ze wspomnieniami, z przeżyciami. I tak naprawdę, co on jeszcze przeszedł, to my nie wiemy. To jest tylko część, którą odtworzyliśmy na podstawie właśnie zeznań, do których dokopała się babcia. I życzę wam wszystkim, żebyście pamiętali, żebyście nigdy nie zapomnieli, bo tak jak moja babcia mówiła, że mogą nam wszystko odebrać, ale pamięci i wspomnień nigdy nam nie odbiorą. I póki mamy te wspomnienia, tą pamięć, to jesteśmy Polakami, jesteśmy sobą. Ale jeżeli stracimy pamięć, stracimy wspomnienia, to niestety tracimy tak naprawdę wszystko i jesteśmy nikim. Życzę wam, abyście wszyscy byli kimś z pamięcią, ze wspomnieniami.